Matura próbna, fizyka, 2021 rok. Zadanie numer jeden. Nie będę teraz czytał treści tego zadania, będziemy do niej wracali. Powiem tylko, o jaki problem chodzi. Winda startuje z parteru i dojeżdża do ostatniego piętra. Ten problem rozpatrzyłem o wiele szerzej niż w przypadku tego zadania, które za chwilę przeanalizujemy. W zadaniu 101, które znajduje się na playliście numer 3, zasady dynamiki, czy też druga zasada dynamiki Newtona. Tam można uzyskać więcej informacji. Ponieważ zadanie jest rozwlekłe, a w nim są trzy poważne problemy, to będę chciał najpierw wypisać dane, żeby za każdym razem nie poszukiwać informacji o tym, co, ile, gdzie i kiedy. Polecenie pierwsze, zadanie numer 1. Na poniższym diagramie współrzędnych narysuj wykres zależności siły F, wartości siły nacisku wyrażonej w newtonach, z jaką człowiek działał na podłogę windy od czasu T ruchu windy podczas całego opisanego ruchu, licząc od chwili T0 na osi poziomej czas wyrażony w sekundach. Ważne zdanie na zakończenie. Wykonaj i zapisz odpowiednie obliczenia. Ponieważ mam mało miejsca, to będę dane wypisywał na tym diagramie. Później je usunę i diagram będzie czysty. Podkreśliłem w chwili początkowej T0 równej 0. Winda ruszyła z miejsca i przez pewien czas jechała do góry ze stałym przyspieszeniem o wartości 0,8 m na sekundę kwadrat, a w chwili, gdy winda osiągnęła maksymalną prędkość o wartości 18 m na sekundę, dalej, no już będzie dalej ruch. Otóż, ruch jednostajnie przyspieszony do góry, przyspieszenie 0,8 m na sekundę kwadrat, i prędkość końcowa osiągnięta 18 metrów na sekundę. No i dalej poruszała się przez 9 sekund ruchem jednostajnym. Ruch jednostajny do góry. Poruszała się jednostajnie z jaką prędkością? No z tą prędkością, którą uzyskała, czyli 18 metrów na sekundę V1. I poruszała się przez 9 sekund. Ostatni etap trasy winda jechała ruchem jednostajnie opóźnionym. To, co walczyłem z uczniami i teraz staram się również to robić, jechać ruchem. Opóźnionym z przyspieszeniem, potocznie opóźnieniem. Fizyka nie definiuje opóźnienia. Fizyka definiuje przyspieszenie, które może mieć wartość dodatnią i ujemną. Nie powinniśmy posiłkować się opóźnieniem. Możemy mówić ruch opóźniony, ruch przyspieszony, ale skoro fizyka nie zdefiniowała, to nie ma opóźnienia. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to nie przeszkadza. No, zatem potocznie opóźnieniem o wartości 0,8 m na sekundę kwadrat aż do zatrzymania się, czyli trzeci ruch, jednostajnie opóźniony do góry. Ja piszę tak, jak powinno to być. Przyspieszenie równa się minus 0,8 m na sekundę kwadrat od prędkości 18 m na sekundę do prędkości 0. I ostatnia informacja. W windzie stał człowiek 75 kg. Przyjmij do obliczeń przyspieszenie ziemskie G równa się 9,8 m na sekundę kwadrat. No to przystępujemy do znalezienia, do zrobienia wykresu zależności siły nacisku człowieka na podłogę windy od czasu. No to po kolei, nie znamy sił nacisku. Zatem korzystamy z zadania numer 101, w którym problem został rozpatrzony i tylko przypomnę rysunki, których Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wymaga, ale staram się dokładnie wyjaśnić problem. Najpierw
ruch jednostajny windy pionowo do góry. Otóż winda, w niej znajduje się człowiek. Ten prostokąt wewnątrz obrazuje człowieka, skopiowane z zadania 101. Winda porusza się z prędkością V1, taką jak tutaj wyliczyliśmy, wypisaliśmy z danych. Przyspieszenie jest równe 0. W przypadku windy poruszającej się jednostajnie, ciało w niej znajdujące się też porusza się jednostajnie. Pierwsza zasada dynamiki mówi, że jeśli ciało znajduje się w ruchu jednostajnym, to działające na nie siły wzajemnie się równoważą. No to zapiszmy sobie, że R2 równa się Q, bo na ciało, na człowieka działają dwie siły. Jego ciężar i reakcja podłoża, ponieważ on naciska na podłoże. Trzecia zasada dynamik mówi, że R2 równa się N2, no a wiemy, że Q równa się mg. Stąd mamy, wstawiając zależności z drugiej linii do pierwszej, nacisk wybierany przez człowieka jest mg i jest to 735 N. No a teraz winda porusza się z przyspieszeniem do góry. Jeśli tak, to wypadkowa sił działających na człowieka musi być skierowana do góry. No wypadkowa sił tak samo działają jak w poprzednim przypadku, reakcja, ciężar i nacisk, tylko mają zupełnie inne wartości. R1 musi mieć wartość większą od Q, taką jak R1 ma N1. No to piszemy drugą zasadę dynamiki opisującą ruch człowieka. MA1 równa się R1 minus Q. Te zależności już poznaliśmy tutaj, podstawiamy, znajdujemy wzór. Po podstawieniu danych znajdujemy, że to jest 795 N. Większy nacisk, stan przeciążenia. I trzecia sytuacja, porusza się człowiek, a więc winda i człowiek, z prędkością V do góry, ale mamy do czynienia z ruchem jednostajnie opóźnionym. Sytuacja może mieć miejsce tylko w jednym przypadku, kiedy ciężar ma wartość większą niż reakcja. Narysowałem to, starając się zachować proporcje między siłami. No i piszemy drugą zasadę dynamiki. Ponieważ ruch opóźniony, więc siła wypadkowa musi być skierowana w dół, ale prędkość jest skierowana pionowo do góry. Zatem piszemy dynamiczne równanie ruchu ze znakiem minus, minus MA, bo zwrot wypadkowej siły jest w dół. I to jest Q minus R3. R3 czemu jest równe? Q czemu jest równe? W drugim równaniu, w drugiej linii to zapisujemy i znajdujemy N3. Po podstawieniu danych, gdzie A3 podstawiasz z minusem, znajdujemy 675 N. Czyli to był stan, w którym nacisk był równy ciężarowi. To był stan, w którym nacisk był większy od ciężaru, stan przeciążenia. To był stan, w którym nacisk był mniejszy od ciężaru. To był stan niedociążenia. Ponieważ Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wymaga tych rysunków, które obrazują działania sił na człowieka znajdującego się w windzie, to usuwam te rysunki. One miały nam tylko pomóc w głębszym zrozumieniu problemu. Ale tutaj zaznaczyłem już tymi elipsami wartości sił nacisku, jakimi człowiek działał na podłogę windy. Czyli patrząc na oś pionową, mamy odpowiedź, ale jeśli chodzi o oś poziomą, to takiej odpowiedzi nie mamy. To znaczy nie znamy czasu, jak długo taki nacisk był wywierany, taki czy też taki. W związku z tym przyjrzyjmy się informacjom tutaj na diagramie.
Mamy w przypadku pierwszego ruchu przyspieszenie i prędkość. Ruch jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej. Jak długo ten ruch trwał? No przecież. Przyspieszenie to stosunek prędkości do czasu, prędkości osiągniętej od 0 do V1. Podstawiamy zdane i od razu tu przenoszę 22,5 sekundy. W drugim przypadku nie mamy co liczyć, jest to 9 sekund. I trzeci przypadek, ruch jednostajnie opóźniony. No tu musimy trochę policzyć. Przyspieszenie stosunek różnicy prędkości końcowej i początkowej do czasu, stąd wyznaczamy te 3. Zwróć uwagę, tutaj jest 2 razy minus daje plus i mamy to samo, co w przypadku pierwszym. Znaleźliśmy czasy trwania tych ruchów. Jeśli je mamy, to przystępujemy do zrobienia wykresu. I tak, od chwili 0 do 22,5 sekundy mamy nacisk wywierany 795 N. Ruch jednostajny trwał 9 sekund i wtedy nacisk był równy 735 N. I ruch jednostajnie opóźniony trwał 22,5 sekundy i wartość nacisku była 675 N. Wyrzucamy to, co jest niepotrzebne. Na arkuszu powinny były się znaleźć jako odpowiedzi te rozważania dotyczące nacisku, może nie tak szczegółowe, jeśli chodzi o tę drugą linię w każdym z tych rozważań. Musi być tak wypełniony, jak to przedstawiam, diagram, przedstawione wykresy i oczywiście poszukiwania czasów w każdym z ruchów. Polecenie drugie. W zadaniu numer 1. Oblicz drogę, jaką przejechała winda podczas całego opisanego ruchu, licząc od chwili T0. Przypomnę Wam, jak wyglądał kilka minut temu diagram. Te informacje tutaj zawarte będą nam niezbędne do obliczenia przebytej drogi. Przebyć drogę, no to już kinematyka. Te dane, które znajdują się w pobliżu linii wykresu, przenoszę sobie tu, wypisuję je. Teraz likwiduję diagram. Będę miał więcej miejsca. I te dane przesunę w to tutaj miejsce. I mam taką sytuację. Czyli jeszcze raz, likwiduję diagram, przesuwam dane. No i przyjrzyjmy się ruchowi pierwszemu. Mamy podane przyspieszenie, prędkość, czas. No drogę przebyto, jak obliczyć? A1 to 1 kwadrat przez 2, przecież to ruch przyspieszony, jednostajnie, bez prędkości początkowej. 202,5 metra. W drugim przypadku ruch jednostajny, banał. Droga równa się prędkość razy czas, czyli znajdujemy 162 metry. I trzeci przypadek, ruch jednostajnie opóźniony. A więc ogólne równanie na ruch jednostajnie zmienny z prędkością początkową. Podstawiaj dane i zobaczysz, że będzie to również 202,5 metra jak w przypadku pierwszym. No to całkowita droga przebyta jest sumą tych trzech, czyli ciało znajdujące się w windzie, w naszym przypadku człowiek, z tą windą przebył 567 metrów do tarasu widokowego.